Jest 5:53, dzisiaj mamy 16 września, a ja jestem, jak widzicie, poznajecie miejsce, gdzie jestem. Przy moście gdańskim nad Wisłą. Słuchajcie, czekam na brata. Może jeszcze do nas dojedzie kolega Robert, ale tego nie jestem pewien. Ale brat lada chwilę ma być. I tak jak mówię, prawie 6 jest, spóźnia się. Ja już jestem przygotowany. Wędka jest już zbrojona. No i nic, patrzę sobie na Wisłę, jak się rybki chlapią, także jest okazja. Widzę, że coś się dzisiaj może zadziać tutaj. O, jest mój brat, proszę bardzo. Jest mój brat, tak jest. Jaska? No, powiem ci, że zobacz. Woda się gotuje. A założyłeś sobie tą blaszkę. Zaraz ci dam te blaszki, które zamówiliśmy. Jak tam? Po której stałeś? 25 po 5? Ja już przed 5, za 15:05 wstałem. Proszę ciebie, kawkę sobie z kobitką zrobiłem, pogadaliśmy trochę i dzida na ryby. I co, machaj będą ryby, będą, tak? Aniuś, pokaż co za wędkę masz, co to za wędka jest. Szukałem w internecie, jest od ilu? Od 15 do 40 gram? No, to taka wiślana pała. Także już jesteśmy we dwójkę. I będziemy zaraz ostro działać. To będziemy dzisiaj atakować. Maniuś. Patrz, jaka ładna rawka to jest. Tylko nie zerwij przynęty, ty, aparat. Tak jak ci wczoraj powiedziałem, nie ma takiej możliwości, żeby nie złapać dzisiaj ryby. Zobacz. Zresztą musi coś tutaj być. Dzień, więc flaszeczki dostał z brata, zamówione. Który zakładasz, pokaż? A, to ze srebrną, znaczy złotą z czerwonymi oczkami. Dobra, ja już idę tutaj, pierwsze rzuty wykonam. Plecak. Dalej. Lecimy dalej, bo tutaj nic nam nie bierze. Widziałeś to? Pod nogami ci uderzył. Łokoń! Łokoniasty! Pokaż. No ładny. To już zawodniczy. A będziesz musiał stanąć z innej strony. Pokaż. O! No trzymaj go, żeby nie wypadł. Nie, czekaj. Z tej strony, bo światło... Wiesz, żebyś tutaj stanął. Tu. No, przechodź. I teraz, oj, teraz możesz pokazać. O. No, ładnego konia. To już jest dzisiaj, na pusto nie wraca. Dobrze, pokaż konia. Łowca zadowolony, zbliżenie. Zrobimy. O. Zdjęcie, uwaga. Pach, pokaż. Czekaj. Pach, poczekaj.
I jeszcze takie zbliżenie, ja lubię to. Wrzucam. O konia z tego. No i poszedł. No i co? Machaj będą, ryby będą, tak? Maniuś? Ach, chłopaku. No i sami widzieliście. Mój brat złapał o konia. Dobry znak. Która jest godzina? 6:48. 48 minut łapania i jak na razie jeden okoń. Zobaczymy dalej, co będzie. Widziałeś, jak ładnie pracuje tutaj woda? Poczekaj, poczekaj, Robert do nas dojechał. Maniuś, ja wyjdę po niego, dobra? Wyjdę, to żeby wiesz, bo on może nas nie widzi. Czekaj, którędy ja przejdę? A, tędy, normalnie. Maniuś, łowca. Pomyliłem się. Myślałem, że kolega Robert już do nas dojechał. Bardzo podobny samochód, ta sama marka, ten sam kolor. A to jednak nie on. Także nie, czekamy jeszcze. Na pewno dojedzie. I połapiemy we trójkę. Robert do nas dojechał. Jak szykują sprzęt. No jak to? Jeszcze zajrzeć do tego? Już znowu zaczyna? A jak? No proszę bardzo, twoje pudełko to wypasione. Dobra, to idę tam, stanę pod tym mostem i zapoluję na klęk. Robert stoi tam. Maniek stoi tu. A ja stanę sobie po środku. A statyw to chyba nie wiem gdzie. Chyba nie będzie miejsca na statyw. Panie, chodź, o konie tutaj się rują, chodź. Miałem już dwa brania, jedno na chwilę spadło. O, i znowu miałem branie. Ty, jaka pyta, poczekaj. Ty, Robert, zobacz, co tu się dzieje. Jaki koncert? Zakładasz boleniowego? No poczekaj, czekaj. Załóż, Robert, może coś. Smakowity mały wariat. Pokaż go. O kurde, ty, no ładny oko. To już zawodniczy, ty. Pokaż. Chcesz, żebym wziął miarkę? Poczekaj, pokaż go na chwilę. Ładny okoniasty. Ładnego okoniastego drugiego dzisiaj trafiłeś. No, pięknie. Poczekaj. Zdjęciówka ładna będzie. Raz. 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 Dobrze, spokojnie. Zmierzyć go, tak? To go zmierzymy, Maniusi. Okoniasty, 25 cm. Maniusia. Maniuś, jeszcze jedno zdjęcie chcę ci zrobić. No dobra, uwaga. Pach. Dobra, i do wody. Piękny dzisiaj połów. Czekaj, poczekaj. Dobra. I poszedł.
No jak? Uważaj, nie wiem. Dobra, uważam. Było strzele... Siedzi? Robert? A, myślałem, że coś... Aha. Robert przed chwilą złapał małego okonia, ale ja już go nie nakręcałem, malutki, tak, z 10 cm. Szybko wrócił do wody. Ja miałem jedno wyjście małe, szczupakowe, takiego małego szczupaczka. Otworzył, co miało otworzyć i nie dosięgnął przynęty. Tyle i miałem dwa spady małych okoni. I jak na razie to Maniek i Robert połapali. A ja na pusto. Dzisiaj połapałeś, tak? No dobra, to leć do domu. Powiedz wszystkim widzom, machaj będą, ryby będą. To jest podstawa. Ech, chłopaku. Dwa połapany. Widziałem, co się działo. Czy kurwa te same flota? Maniek do domu, Robert do domu, a ja jeszcze pod most ponatowski idę, że jeszcze tego golenia nie złapię. Kurwa, dalej tu nie ma dalej. No jadę jeszcze pod most, wiesz co, na 9.36 jeszcze chyba połapię, tak do 10.15 połapię. Pół godziny może być, może się jeszcze połapię. Kurczę, gorąco się zrobiło. Tak. Jedź pod ten. Gdzie mam jechać? Pod koło siebie. Pod przesło.
To co? Dobra, jadę. Pojechali, a ja jeszcze w drodze powrotnej do domu stanąłem przy moście Poniatowskim i spróbuję tu jeszcze, może dzisiaj okonia chociaż jednego złapię. Bo nie było mi dane dzisiaj złapać jakieś rybki. No i nic, zobaczymy. Słuchajcie, będę już kończył. Jest godzina 10:15. Porzucałem troszeczkę tutaj pod tym Poniatowskim, ale niestety mi nic nie wzięło. Dzisiaj nic nie złapałem. Bywa. Za to połapał mój brat, Robert. Mój brat złapał dwa ładne okonie. I tyle z dzisiejszego dnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, za oglądanie. Jeszcze chciałem, przy okazji chciałem pozdrowić młodego człowieka, 9-letniego Gerarda. Dziękuję tacie z góry od razu za bardzo przesympatycznego komentarza, za sympatyczny komentarz, przepraszam, pod filmem Każda woda jest piękna, kanałek Tempa Potocka. Także dla Ciebie specjalnie ode mnie te słowa. Machaj będą, ryby będą. Ucz się, dzieciaku, rzemiosła, naprawdę super przygoda. Według mnie to najlepsza przygoda, jaką w życiu mogłem mieć, to jest właśnie wędkarstwo spinningowe. Bardzo to kocham, pokochałem tą rzekę Wisłę. Jestem bardzo szczęśliwy, nawet jak dzisiaj nic nie złapałem, jestem zajebiście szczęśliwy, że mogłem to przyjąć. Także wszystkim gorąco polecam rzekę Wisłę, wędkarstwo, super przygoda. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć, do następnego spotkania.